już, za momencik, zapraszamy Pawła. Paweł Galiński opowie nam o poszukiwaniu wolności i człowieczeństwa i zrobi to na wesoło, bo jest generalnie taki bardzo wesoły. Jest trenerem capoeiry, zapalonym podróżnikiem i opowie o korzeniach brazylijskiej sztuki walki, którą właśnie tak uwielbia, o tym, jak ona ewoluowała. I może postawię kropkę. Zapraszam Pawła. Brawo. Cześć. Więc może sprostuję najpierw. Capoeira nie jest tylko sztuką walki. W niej zawiera się o wiele więcej. Jest to taniec, teatr, muzyka, życie w grupie, życie w społeczeństwie, we wspólnocie. I starzy mistrzowie capoeiry powiedzieliby tak. O capoeirze się nie mówi! Capoeirę się robi! Więc możemy poćwiczyć. Jeśli chcecie, możemy zrobić krótki trening, 20 minut. Dobra, nie widzę zaangażowania. Ale to też jednak ci nowi mistrzowie, którzy już wychowali się w społeczeństwie bardziej obeznanym z internetem, też mówią, że o capoeirze trzeba właśnie mówić. I dobry capoeirista, czyli człowiek, który robi capoeirę, też mówi o capoeirze i potrafi o niej mówić jako o sztuce, filozofii i o wielu aspektach jej. Ale zaczniemy od początku, czyli historii. Więc niewolnictwo, słowo klucz, ponieważ zaczęła się era kolonializmu, jak pewnie wiecie, choć nie uczą o tym za dużo w szkołach, wiele Afrykańczyków zostało przywiezionych do południowej Ameryki, środkowej i też północnej. I wyobraźcie sobie, że nagle nas wywożą stąd i każą nam pracować. Jesteśmy niewolnikami, którzy zostali totalnie wysiedleni. Muszą tylko pracować, nie mają nic. Ale jednak coś mają. To jest ta kultura. Ale że niewolnicy nie byli wszyscy z jednej wioski, powiedzmy, czy z jednego regionu, a byli pomieszani kompletnie, więc też nie było łatwo im się dogadać. Ale jako że Afrykańczycy są bardzo roztańczeni, muzykalni, to dogadywali się właśnie swoją kulturą, czyli tym, co w Afryce, we wszystkich, powiedzmy, plemionach afrykańskich i kulturach jest wspólne, to muzyka, taniec, ruch fizyczny, to wszystko połączone w różne rytuały. Wiecie, w Afryce jest ciepło, cały rok praktycznie, więc jest łatwiej się bawić, dużo więcej radości nawet. Więc oni, ci niewolnicy już, podczas własnej tej pracy niewolniczej, którą musieli odrobić, próbowali też znaleźć tam siebie. Nie pozwolili, żeby ich totalnie, żeby zabrali im wszystko, więc została ich kultura, te wszystkie tańce, muzyka. I capoeira właśnie jest taką mozaiką tych różnych kultur, różnych rytuałów afrykańskich, które połączyły się na ziemi amerykańskiej i stworzyły capoeira, ale nie tylko, bo to też jest samba, czy religia afrykańska, candomblé. I to im dało tożsamość, to dało im poczucie wspólnoty, że mają coś wspólnego, że jednak nie są tylko niewolnikami, są dalej ludźmi. I tak trwali przez około 3 wieki. W międzyczasie próbowali uciekać, zakładali w dżungli osady, które też walczyły z Portugalczykami, z Europejczykami. I przyszedł wiek XIX, koniec wieku XIX, rok 1888, skończyło się niewolnictwo w Brazylii. Ostatni kraj, który zakończył niewolnictwo na świecie, postrzegać jako coś negatywnego, jako coś, co odzwierciedlało tą kulturę czarną, co w miastach było postrzegane jako coś, co odciągało ludzi od pracy i od takich codziennych zajęć. Tak, to prawda. Było wielu capoeiristów, którzy praktykowali capoeirę, choć w tamtych czasach to może nie było nazywane praktyką, a raczej jakimś byciem,
którzy używali tej elementu sztuki walki z capoeiry, żeby poradzić sobie w życiu. Czyli prawdopodobnie kradli, bili, może też zabijali. Ale z drugiej strony capoeira była też elementem takiej ucieczki z tych sytuacji niebezpiecznych. Czyli to, że capoeira jest taka dość zwinna i szybka, czasami pewnie trochę do parkouru też podobno była, pozwalało się wywinąć z różnych sytuacji. Ale też w tytule jest na wesoło. Przede wszystkim to była zabawa, którą jeszcze jako niewolnicy robili to w przerwach w pracy, w przerwach na rozładunek kontenerowców, czy po prostu podczas imprez, które mogli zrobić sobie po pracy. Więc w tych czasach, kiedy capoeira była postrzegana źle, nagle narodził się wielki capoeirista, Mestre Bimba, który był świetnym wojownikiem i walczył w ringu. Ponoć był niepokonany, jeździł po całej Brazylii, pokonał wszystkich i używał do tego capoeira. Nagle stał się popularny, w gazetach zaczęto pisać o nim, jego sile i sile, jak udaje capoeira, i powoli zaczęło się zmieniać postrzeganie capoeira w społeczeństwie na bardziej pozytywne. To też się zbiegło z taką chęcią władz do oczyszczenia takiej kultury. A że Mestre Bimba z powodu tej popularności został zaproszony do ówczesnej władzy na pokaz, z nią się jakoś dogadał i pozwolono mu otworzyć szkołę, którą i jakby nazwać swój styl Luta Regional Baiana. Więc jak widzimy, słowo capoeira zniknęło z tego i została tylko walka regionalna bajańska. Bahia, taki region w Brazylii, gdzie najwięcej niewolników przywieziono. Salvador da Bahia, największe miasto, pierwsza stolica w Brazylii. I tak powstała pierwsza szkoła capoeira. Płatna. Więc nie wszyscy mogli sobie na niej pozwolić. A że też był czas fascynacji sztukami walki, głównie wschodnimi, to właśnie Mestre Bimba chciał stworzyć coś własnego. Sztukę walki brazylijską, narodową. Zainkorporował troszkę różnych technik z innych sztuk walki, wprowadził pasy, gradacje, określone treningi i to zdobyło popularność. I to. Ale w międzyczasie capoeira dalej była praktykowana na ulicy. A, jeszcze wrócę. Większość uczniów Mestre Bimby pochodziło z klasy już średniej. Jak mówiłem, to było płatne, więc ludzie biedni nie mieli na to pieniędzy. Więc dużo ćwiczyło studentów, też ze źródeł wiemy, że dużo studentów medycyny. No i w międzyczasie capoeira ciągle jest na ulicy, jako forma zabawy, ludyczna forma zabawy. I widząc to, co robi Mestre Bimba, czy tak tą capoeirę, troszkę wykorzenił. Pozostawił w niej tylko sztukę walki, była muzyka. Była muzyka, dużo mniej, ale główny to był sport, narodowy sport, nacechowany jakby walką. I ówcześni mistrzowie, którzy nauczali na ulicach, którzy byli bardziej przywiązani do swojej kultury afrykańskiej i do korzeni afrykańskich, czyli prawdopodobnie też większość praktykowała religię afrykańską, która w Brazylii przybrała nazwę Candomblé, a na pewno wszyscy tańczyli sambę, stwierdzili, że to nie jest dobra droga, którą idzie capoeira. I zebrali się, najwięksi mistrzowie tamtych czasów, zebrali się i postanowili otworzyć akademię z inną capoeirą. Nazwali ją Capoeira Angola.
czyli capoeira. Jak nazwa wskazuje, Angola, która pochodzi z Angolii, z Afryki. Ale to raczej mało wiedzieli o Afryce, a Angola pewnie kojarzyło im się bardziej z jakimś jednym krajem w Afryce niż z całą Afryką. I toż prawdopodobnie dlatego też, że w Angolii był największy port, z którego transportowali niewolników do Brazylii. Ale okej, nazwali capoeira Angola i mistrzem, który zaczął prowadzić tą akademię, został mestre Pasquinha, który, mogę powiedzieć, że w takiej linii mistrzów, w linii nauczania, jest moim prapradziadkiem. Czyli mistrz, on był mistrzem mojego mistrza. Trochę to zawiłe, ale tak. Więc uczę się w prostej linii od człowieka, od mestre Pasquinha, który był pierwszym człowiekiem, pierwszym capoeiristą, który myślał o capoeirze, zaczął myśleć o capoeirze jako o filozofii, o życiowej drodze, o rzeczach, które capoeira daje, o sprawach etycznych, pedagogicznych. I też wprowadził do capoeiry więcej rytuałów, ustanowił większy rytuał, czyli większe poszanowanie rytuału. Już nie była tylko capoeira, która gdzieś tam na ulicy była grana, mówimy, że gramy capoeirę, ale usystematyzował trochę instrumenty i ilość instrumentów wchodzi w roda capoeiry, czyli ten rytuał capoeiry, w której są właśnie muzyka śpiewana na żywo, grana na żywo, wszystko odbywa się w kręgu, krąg bardzo ważny w kulturze afrykańskiej. I on to usystematyzował i też zaczął ściągać do siebie nie tylko turystów, ale też ówczesnych artystów, pisarzy. Jeśli kojarzycie pisarza Jorge Amado, jeden z najsłynniejszych pisarzy brazylijskich, to on był przyjacielem mestre Pasquinha właśnie. I tak narodziła się właśnie ta capoeira Angola, która była bardziej połączona z Afryką, z naturą, z korzeniami, i kładła większy nacisk na taneczność, na grę, na ekspresję cielesną, niż na sztukę walki. Lecz niestety mestre Pasquinha umarł w biedzie. I tak jak wielu ówczesnych mistrzów. Capoeira była bardzo popularna, lecz nikt nie szanował pracy mistrzów, żeby im pomóc na koniec życia. Tak samo mestre Bimba, który założył capoeira regional, też niestety umarł w biedzie. I do tej pory to się odbywa niestety, że póki mistrz może uczyć, jest sprawny, jest zapraszany na eventy, na wydarzenia, też później już to wtedy zanika, już nie może uczyć, nie może się poruszać, więc już nie jest tak dobry mistrz. Choć to się na szczęście powoli zmienia. Więc capoeira też została uznana przez rząd brazylijski jako niematerialne dziedzictwo Brazylii, ale to tylko w papierach tak naprawdę, bo poza tym nic to nie zmieniło. Dalej mistrzowie capoeiry nie mają żadnych profitów z tego, że są mistrzami capoeiry. Więc nawet nie mogą uczyć w szkołach. Więc tak pokrótce o historii. Ale czym jest capoeira? Bo może jeszcze ciągle gdzieś tam się to nie przewinęło. Więc my w mojej grupie tłumaczymy capoeirę jako połączenie tańca, muzyki, walki, teatru, ekspresji, śpiewu i to wszystko naraz. Więc może puścimy teraz ten filmik. Co? Macie ten filmik? Co wysłałem w mail? Jest na YouTube. Na YouTube. To szybko. Dobra. Dobra, to goni. No ale możecie zapytać, dobra,
Brazylii wiadomo, to ma jakiś sens. Że to jest historia Brazylii, niewolnicy, opór, ciągle ogromny rasizm panuje w Brazylii, więc to jest jakiś ruch oporu ciągle. Ale dlaczego capoeira jest tak popularna na świecie? Praktycznie w każdym kraju jest ćwiczona. Nie moja capoeira Angola, która jest bardziej skupiona na korzeniach i na rytualności, lecz ta capoeira regional, która jest bardziej sportowa i bardziej pokazowa, powiedzmy. Ale jednak wszędzie to jest ćwiczone. Jedną z moich teorii jest to, jest wspólnotowość, która ciągle się przewija. Bo tworzą się grupy. Capoeira tworzy grupy, które są jakby ludzie, którzy są związani ze sobą. I jakoś razem to ćwiczą i mogą też... Dobra, to za chwilę. Wyrazić siebie. Tak się złożyło, że też pisałem pracę magisterską o capoeirze i o czynnikach pedagogicznych w niej. I na podstawie własnej grupy oczywiście. Ale większość osób mówi, że dla nich to jest trochę jak drugi dom, druga rodzina, miejsce, gdzie mogą zostać usłyszeni, ponieważ często ludzie u nas w naszym społeczeństwie, gdzieś w pracy, w korporacjach raczej nie mają swojego głosu. Raczej musisz zrobić to i to i nie możesz nic zmienić. A właśnie grupa capoeira jest miejscem, gdzie każdy może być usłyszany, każdy ma głos. To jest dla nich czymś, co przyciąga. Może obejrzymy, tylko w słowem wstępu, to jest filmik z naszej rody miesięcznej, czyli roda, czyli ten rytuał, czyli to, co ćwiczymy na lekcjach, wszystko przynosimy właśnie do rody, czyli śpiew, muzyka, ruchy. Więc może puścimy, obejrzymy i coś jeszcze dopowiem. Muzyka jest bardzo ważna. Capoeira też jest dialogiem. Czasami porównujemy ją do szachów też. Czyli uczymy się o pytań i odpowiedzi, które są ruchami, które później przenosimy do rytmu muzyki i zaczyna się rozmowa. Ta rozmowa bez słów, tylko rozmowa za pomocą ciała. Co jest bardzo ciekawe, jak się na przykład spotyka capoeiristów, których się nie zna i nagle podchodzi się do środka, się wchodzi, zaczyna się grać z taką osobą, najpierw powoli, żeby... Bo oczywiście nie zaczynamy rozmowy krzycząc, nie gdzieś tam, tylko zaczynamy powoli poznać drugą osobę. Więc takie też poznanie drugiego człowieka. Co jeszcze? Też przebiegłość w capoeirze też jest ważna. Oczywiście jest to też element sztuki walki, więc można... Naprawdę każdy eksponuje co chce.
ktoś bardziej się interesuje sztuką walki, więc robi to, jeśli bardziej taneczną robi capoeira, robi bardziej taneczną. Ktoś lubi śpiewać, to śpiewa, tak? I są podcięcia, są różne kopnięcia niebezpieczne, ale to wszystko ma wyniknąć, czyli kopnięcie, znaczy powiedzmy podcięcie, to ma wyniknąć z pięknej gry do rytmu i z tego dialogu, tego kręcenia się i w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, jak jest podcięcie, że człowiek się nie spodziewa tego, to jest wtedy piękne. Czas się skończył, więc dużo jeszcze by opowiadać, ale może gdzieś pytanie. Ja mam pytanie. Mówisz o filozofii, że to jest filozofia. I jakie ona ma założenia, bądź czym się różni od tej filozofii, którą my przyjmujemy z naszymi tradycjami? Więc tak, powiem na podstawie swojej własnej grupy mniej więcej, nie? Więc po pierwsze u nas w grupie jest prostota, czyli bycie sobą bez żadnych udawań, tak? Jesteś po prostu sobą. I po drugie szacunek drugiej osoby. I po trzecie szacunek do natury. Połączenie z naturą. I bycie w tej grupie, w wspólnocie, pomaganie sobie nawzajem. Nie rywalizowanie, ale pomaganie. Więc nie robimy capoeira, żeby być lepszym od kogoś, tylko robimy capoeira tak, żeby ktoś był coraz lepszy. Nie? Więc jak się nawet gra capoeira, to nie gra się po to, żeby wygrać, tylko że musi być dwóch wygranych. Jak dwie osoby robią, ładnie grają, mają połączenie, ten dialog, to wtedy to jest ładna gra. Więc dwie osoby wygrywają. Też w pracy i w dziećmi przekazuję to samo, że nie ma rywalizacji, jest współpraca i szacunek do drugiej osoby i przestrzeni. I można by się rozwijać pewnie, ale jakby to nie jest coś totalnie innego od nas. A, też ruch oporu, nie? Też nie zgadzanie się z takimi rzeczami, które są w społeczeństwie, czymś ucisku, tak? Więc większość ludzi jest świadoma, co się dzieje. Przykład, nie wiem, ostatnie czasy, nie wiem, wycinka puszy białowieskiej, tak? Więc jakby wszyscy raczej wiedzą, co jest dobre, a co złe. Znaczy, okej, według nas, no, ale nie chcemy, żeby pusza została wycięta. I wszyscy jakby mniej więcej podążają w tym samym, choć nic nie jest narzucane nigdy. Nie jest narzucana religia, ani żadna filozofia, znaczy filozofia, przekonania żadne, nie? Ale wszyscy mają coś podobnego. Jeszcze tak. Mówiłeś, że w capoeirze zawiera się jakby taki wątek społeczny i etyczny dodatkowo, a z drugiej strony wspominasz o tym, że często zdarza się tak, że ci mistrzowie są jakby umierają w biedzie albo w zapomnieniu troszeczkę, to jakie są w takim razie założenia tej etyki? Nie ma czego i tej społeczności, nie ma opieki nad osobami, które są już starsze i nie są zdolne do tego, żeby tańczyć z wami albo zajmować się tym? Właśnie, więc teraz jak mówiłem, to się zmienia i teraz na przykład mówię też, ciągle mówię ze swojej perspektywy i z nauk mojego mistrza, nie? Więc on nam teraz przekazuje to, że właśnie trzeba się opiekować ciągle przez tym, nie? A co się wydarzyło dawniej? Ciężko mi powiedzieć, no bo to niestety nie byłem ja wtedy tam, nie? Więc po prostu to przynosi jakiś smutek oczywiście, nie? Że tak się wydarzyło. Mam nadzieję, że to nie będzie się powtarzać, nie? Więc jakieś jeszcze pytania? Słucham? Postać Ediego Gordostek na Eskimala? Nie jestem zdany. To jest ta postać, która właśnie walczyła za pomocą kapłana, zastanawiałeś, czy to jest wiernią dane, czy nie? A, no to może pogadamy w przerwie w takim razie. No to ciekawe. Słucham? Z rzeką butelową. Z rzeką butelową. A, to w tym, w Tekenie. W Tekenie, tak. Nie. Dobra, jeszcze tylko chwilkę o różnica w capoeirze, nie? Jest taka capoeira regionalna, która jest sportowa, bardziej sztuka walki i tam właśnie jest bardziej, ktoś widział capoeirę, to pewnie to, tak? Że są jakieś kopnięcia wysoko, akrobacje, skoki, coś, co często nie ma sensu. W grze, w takiej grze capoeiry, u nas się uczymy w capoeira Angoli, uczymy się raczej, że każde kopnięcie ma cel jakiś, nie? Nie ma kopnięcia, czy uderzenia głową, czy podcięcia, które nie ma sensu, nie? Więc to musi być wszystko jakieś
musi odnieść skutek. Więc dobry kapoeirista potrafi bardzo szybko kopnąć i zatrzymać nogę tutaj od twarzy o 2 cm. Nie? Więc pełna kontrola nad ciałem, ale przy okazji skuteczność. Ktoś nie ma więcej pytań do oklaski. Mam więc coś wizytówki, jakby ktoś chciał poszukać. Dokładnie tyle stoi.